Cześć, dzień dobry. Dzisiaj przed nami odcinek muzyczny. Piosenki Andrzeja Rosiewicza zna przecież prawie każdy, więc oczywiste było, że kiedyś, któregoś dnia opowiem wam jego historię. Dziś ten dzień właśnie nastał. Najwięcej witaminy, chłopcy radarowcy, czy czuje pani czacze, pytasz mnie, a także słynna piosenka z 40-latka podbiły przecież serca słuchaczy. Jednak historia Andrzeja Rosiewicza jest bardzo interesująca, nie tylko dlatego, że jego droga do kariery była dość zaskakująca, ale także dlatego, że jego życie prywatne też było zaskakujące. Wiedzieliście, że do 50 roku życia mieszkał z mamą, a potem poznał miłość życia, która odmieniła jego losy? Co dziś słychać u pana Andrzeja Rosiewicza? Dlaczego nie słychać o nim w mediach? I dlaczego przez niektórych uważany jest dzisiaj za artystę kontrowersyjnego i czy słusznie? O tym wszystkim wam dzisiaj opowiem i oczywiście będę bardzo ciekawa waszej opinii, więc umówmy się, że zostajemy do końca, często was o to proszę, bo na końcu również ciekawe informacje, które pozwolą nam spotkać się w komentarzach. Pamiętajcie, że jak zawsze zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Tak, zanim zaczęłam, zachęciłam do subskrybowania, no nie do wiary. Także zaczynajmy już dzisiejszy odcinek. Andrzej Rosiewicz przyszedł na świat 1 czerwca 1944 roku i jak sam mówił, już w dniu przyjścia na świat musiał mieć niesamowite poczucie humoru, bo z takim poczuciem humoru, jakie ma, po prostu trzeba się urodzić. Myślę, że poczucie humoru odziedziczyłem po rodzicach. Mama była błyskotliwa i umiała pięknie mówić, natomiast ojciec świetnie opowiadał dowcipy i skory był do żartów. Podkreślał w wywiadzie, którego udzielił Dobremu Tygodniowi. Jako młody człowiek już bardzo interesował się muzyką, ale także sportem. Pewnie gdyby nie był muzykiem, to właśnie zostałby sportowcem. Był mistrzem szkół średnich w stolicy, w skoku w dal i wzwyż. Dobrze grał także w piłkę nożną. Pociągała mnie zwłaszcza piłka nożna. Uczyłem się wtedy w liceum i razem z kolegami założyliśmy drużynę Diablenta Mokotów. Wygraliśmy turniej piłkarski, a ja w finale strzeliłem 2 bramki. Byłem też mistrzem szkół średnich Warszawy w skoku w dal i wzwyż. Jednak ważniejsza od sportu była dla mnie muzyka. Przez 5 lat uczyłem się śpiewu w szkole muzycznej. I tak naprawdę już jako dziecko występował w zespole pieśni i tańca Dzieci Warszawy. Jednak rodzice oczywiście marzyli o takim statecznym zawodzie dla syna. Dlatego postanowił pójść za ich głosem i studiował na SGGW w Warszawie. Wybrał meliorację wodną i dziś jest magistrem inżynierem. Byłem muzykalny, śpiewałem, ale nie wiązałem z tym mojej przyszłości. Rodzice uważali, że dla mężczyzny najbardziej szlachetnym zawodem jest inżynier. Poradzili mi SGGW. Mieszkałem na Mokotowie, na uczelni miałem 2 przystanki autobusem. Ale podczas studiów nie tylko on jednak zaczął czuć, że być może to nie jest zawód dla niego, ale również osoby pracujące na uczelni. Podczas studiów zacząłem występować na estradzie. Panie z wydziału zauważyły, że zupełnie nie nadaje się do pracy w polu i zmarnuje się tam. Ale zostałem na uczelni i przez rok pracowałem jako asystent w kadrze budownictwa wodnego. A pytany w wywiadach, czy coś potem osuszył albo nawodnił, odpowiadał: nie zdążyłem. Podczas studiów zacząłem już występować na estradzie. W 1968 roku wyjechałem do pracy w Anglii. Kiedy wróciłem, już całkiem pochłonęły mnie występy. Ale właśnie w czasie studiów warto jednak wspomnieć, że występował z zespołami Pesymiści i Oldtimers. Natomiast swój występ do Anglii traktował jako podreperowanie budżetu, chciał zarobić i wrócić. Ale tam stało się coś zupełnie nieoczekiwanego. Pracował na budowie, uczył się języka, a w wolnym czasie śpiewał w knajpie. Tam został wypatrzony przez jednego z agentów wytwórni muzycznej. Zaproponowanie mu nagranie 1. płyty. Dobraliśmy jeszcze kilku Rosjan, Ukraińców, Polaków, Żydów i nawet chyba syn ówczesnego premiera Irlandii Północnej z nami zagrał, Patrick O'Neill. Tak się nazywał. Wyszła płyta zatytułowana Cossack Songs by Andrzej and his friends. To była moja 1. płyta, mówił w rozmowie z 24kurier.pl. Ale czy chciał zostać w Anglii, by kontynuować tam tak dobrze rozpoczętą karierę? Nic z tych rzeczy. Miał bardzo patriotyczne podejście i nie mieściło mu się w głowie, że będzie mieszkał gdziekolwiek indziej niż w kraju. Czułem, że moje miejsce Polaka, patrioty, katolika jest w Polsce. Mam polską duszę. polskie poczucie humoru. Wrócił do Polski, a tutaj również czekała na niego kariera. W 1976 roku pojawił się na festiwalu w Opolu i zdobył nagrodę dla osobowości roku. Na Mokotowie był gospodarz domu, który zamiatał i odśnieżał podwórko. Zainspirował mnie i tak powstała piosenka o Zenku. Założyłem na głowę berecik i w 1976 wykonałem ją na festiwalu w Opolu. Występował z zespołami, ale w końcu postawił na karierę solową. I szybko dołączył do grona największych gwiazd na polskiej scenie muzycznej. Co było bardzo ważne, podczas gdy w tych czasach w PRL bardzo dużo osób korzystało z muzyki, kompozytorów, z tekstów napisanych przez poetów. Pan Andrzej był samowystarczalny, również był choreografem i tancerzem, bo również w tym sobie świetnie radził, więc trzeba przyznać, że był człowiekiem orkiestrą. W tamtym czasie pojawiły się utwory Najwięcej witaminy, Czy czuje pani czacze, Zakochany bałwan, Zenek Blues, wspomniany już. Wykonywał także piosenkę z czołówki do serialu 40-latek. A na jego koncie jest także utwór Halo ptaki, czytamy w Wiwie. W czasach PRL zresztą bardzo wiele osób identyfikowało jego twórczość jako taki ruch antykomunistyczny, wspierający opozycję. Właśnie, tak jak wam wspomniałam, Chłopcy radarowcy to jedna z najpopularniejszych piosenek pana Andrzeja i ona była w ten sposób odbierana. Zresztą cenzura usiadła na tej piosence i nie chciała z niej zleść. Tekst piosenki napisałem razem z moim ojcem Wacławem. On leżał w łóżku i od czasu do czasu podrzucał mi różne pomysły. Jak doszedł do momentu, że to byli przebierańcy, to sam wybuchnąłem śmiechem. Początkowo cenzura zabroniła emisji w radiu. W słynnym gmachu na Mysiej w Warszawie. To w większości byli kulturalni ludzie, po polonistyce, ale pracowali dla reżimu. Cenzor zrozumiał, że piosenka jest z konwencji żartu i pozwolił mi ją wykonywać publicznie, mówił w Teletygodniu. I pan Andrzej właściwie nie miał sobie równych, jeśli chodzi o przeboje, właśnie z taką nutą satyry. Zresztą sam po latach, dość nieskromnie, ale ja uważam, że nie zawsze skromnym trzeba być, mówi, że nie miał sobie równych. Powiem nieskromnie, że teraz już nikt nie pisze tak dowcipnych piosenek jak ja. A jego piosenki i humor były doceniane nie tylko przez publiczność, był chociażby laureatem czterokrotnym Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Na przełomie lat 70. i 80. uznawany był za jednego z najpopularniejszych artystów w kraju. I mimo, że ta cenzura, jak już słyszeliście, miała go na oku, to artysta nie bał się podejmować naprawdę różnej tematyki w swoich tekstach, w swoich piosenkach, od polityki, sytuacji w kraju, a nawet personalnie. Niektóre piosenki dotyczyły konkretnych osób. Śpiewał także o sportowcach. I, co ciekawe, ponieważ był samowystarczalny, podchodził do swoich występów trochę jak do występów estradowych. On nie tylko śpiewał, ale oczywiście cały strój, choreografia i efekty specjalne, bo takie nawet występowały, były przygotowane od A do Z. I niejednokrotnie był pierwszy w pewnego rodzaju pomysłach, jak na przykład przejechał w powietrzu nad publicznością, żeby dostać się na scenę. Potem ja to oglądałam na przykład, nie wiem, u Rihanny czy Pink i oczywiście nie zrozumcie mnie źle, ja nie uważam, że Rihanna siedziała, oglądała pana Andrzeja i stwierdziła, wow, koleś super wjechał nad publiką, ja też tak chcę. Oczywiście, że nie, natomiast chcę to porównać, że największe gwiazdy, które mają wielomilionowe budżety, robią takie rzeczy, a pan Andrzej zrobił to w Polsce, w PRL, gdzie tak naprawdę wystarczyło w pewnym sensie wyjść na scenę i fajnie zaśpiewać, bo oczywiście jeszcze nikt nie robił zbyt wielu rzeczy inaczej. A ten zjazd miał miejsce w 1980 roku, gdy na zaproszenie Jerzego Gruzy, dyrektora festiwalu, wykonał wielkie show w Operze Leśnej w Sopocie. Potem Czesław Niemen powiedział: stary, znokautowałeś ich. Zawsze chciałem robić rewie. Duchowo jestem sprzed wojny. Kochałem te słodkie melodie. Tak jak moi rodzice. Jako dziecko tego słuchałem i byłem zachwycony harmonią, melodyką, brzmieniem, emisją głosu. Oczywiście dużo działo się wtedy politycznie w kraju. Był wyrazicielem idei opozycji antykomunistycznej. Wiedział też, że jego wizerunek musi być charakterystyczny i musi mieć tak zwane znaki rozpoznawcze. Oczywiście pewnie przyszła wam od razu na myśl jego wielka mucha. a także wyjątkowe nakrycia głowy. Z biegiem czasu w tym temacie niewiele się zmieniło. Kiedyś artysta śpiewał o Gorbaczowie, a po latach o Trumpie. Ja to traktuję jako stańczykowskie komentowanie świata, osób, zdarzeń, jako wyrażenie swoich poglądów, które są takie, a nie inne. Tym Gorbaczowem to zresztą była grubsza sprawa. Zaśpiewał dla niego na Wawelu utwór Wieje wiosna ze wschodu. Cały Zachód zachwycał się Gorbaczowem. Życzyłem mu, żeby doprowadził do końca swoje reformy. Wykonałem tę pieśń w jego obecności w 1988 roku na Wawelu. Obok siedziała jego żona i uważałem, że był to jeden z najszczęśliwszych dni w jego życiu, jeśli chodzi o rozrywkę. Wszystkie stacje telewizyjne na świecie pokazały, jak dla niego śpiewam. Jednak dla wielu osób ten występ był, mówiąc delikatnie, kontrowersyjny. Jednak pan Andrzej, pytany, czy ten występ mu zaszkodził, odpowiada: przypomnę tylko, że błaznem był wielki człowiek, niejaki Stańczyk, rezydujący zresztą właśnie na Wawelu. Zanim napisałem Wieje wiosna ze wschodu, długo przyglądałem się poczynaniom Gorbaczowa. Jako zwykły Polak z nieufnością podchodziłem do działań Rosjanina. To chyba dość normalna, uzasadniona historycznie postawa w naszym kraju. Gdy wreszcie postanowiłem coś napisać, bo uznałem, że facet rzeczywiście chce zdemontować ten betonowy komunizm w Rosji, cały Zachód już od roku piał z zachwytu nad nim. Decyzję, czy będę mógł zaśpiewać tę piosenkę, podejmowało ponoć biuro polityczne PZPR. A hołd dla władzy? To była piosenka rewolucyjna. Mówić do sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego po imieniu to tak jakby do cara Iwana Groźnego zwracać się czaruś. O wiecznie żywym wodzu światowego proletariatu Leninie mówić per Wołodia. Tak samo. To się nie chciało zmieścić w głowach wielu aparatczyków, a jednak się udało. Mam więc chyba swój skromny wkład w reformę niereformowalnego systemu. Dziś w Rosji Gorbaczowa nazywają zdrajcą, a mnie jego pomocnikiem. I faktycznie to był jeden z przykładów, taki jak widzicie dość kontrowersyjny, ale na tym kontrowersje się nie kończą. Pan Andrzej bowiem nie poprzestał na pisaniu piosenek politycznie nacechowanych o politykach, wyrażając przy tym swoje zdanie i opinie. Na przykład sympatyzujący z Solidarnością swego czasu pan Andrzej przyjaźnił się mocno z Lechem Wałęsą. Ich relacja jednak nie przetrwała próby czasu, a dlaczego to opisała kolejna piosenka pana Andrzeja. Telefon z Belwederu. Ale zanim opowiem wam jeszcze o tym wątku politycznym w późniejszych latach u pana Andrzeja, to opowiem wam teraz o jego życiu prywatnym. Artysta do 50 roku życia mieszkał bowiem z mamą, co było dla wielu dość szokujące. No, okres kawalerski na pewno miał długi, ale pytany, czemu z mamą mieszkał tak długo, odpowiadał: to koncertowałem w kraju, jeździłem też po świecie, do tego miałem swoją ukochaną mamę, która ze mną mieszkała, a w innym wywiadzie dodawał: miałem 50 lat, a wciąż mieszkałem z mamą. Uświadomiłem sobie w końcu, że scena jest strasznie zaborcza, kradnie czas i uczucia, mówił w rewi. Ale być może czekał po prostu na tę jedyną. A niektórzy mówią, że jeszcze się nie narodziła. No i pan Andrzej mógł tak mówić do 23 roku życia, bo właśnie wtedy urodziła się pani Iwona, która zawładnęła potem jego sercem. Poznał wybrankę podczas wyborów Miss Rzeszowszczyzny. Jego przyszła żona siedziała na widowni. Od razu między nimi zaiskrzyło. Zorientowali się szybko, że mają podobne patrzenie na świat, podobne poczucie humoru. Generalnie świetnie im razem. I przekonywać się zbyt długo nie musieli albo nie chcieli. Przynajmniej pan Andrzej twierdzi, że od razu zadziałał szybko, bo był zdecydowany. Poprosił o rękę i został przyjęty. Ślub pary odbył się w 1997 roku. Wspólnie doczekali się trójki pociech: Jędrzeja i bliźniąt Ireny i Adama. A dzieci odziedziczyły ponoć po tacie talent muzyczny, choć tata dbał, żeby ten pielęgnowały również. Najstarszy Jędrzej gra na fortepianie, Adam na wiolonczeli, a Ircia na flecie poprzecznym. Ostatnio graliśmy razem składankę piosenek zespołu The Beatles. Może kiedyś wystąpimy całą rodziną, zwierzał się, bo jego żona też gra na instrumencie. Muszę mieć aranżację. Na szczęście mój przyjaciel z Wrocławia przesłał mi już temat na próbę. Po wakacjach zaczniemy nad tym materiałem pracować, mówił jakiś czas temu w rewi, ale niestety nie wiem, czy im się udało. Co zabawne, jakiś czas temu też w ogóle gazety rozpisywały się, że Andrzej Rosiewicz bierze 500+. A no brał, bo jego młodsze dzieci jeszcze nie skończyły 18, to co miał nie brać? Jest bardzo tradycyjnym człowiekiem o bardzo tradycyjnych wartościach, które, jak przekonuje, stara się również swoim dzieciom przekazywać. Natomiast po zmianie ustroju pan Andrzej zajął się disco polo, chciał w tym nurcie dalej działać. No natomiast rynek się trochę zmienił i o panu Andrzeju zrobiło się nieco ciszej. Również w gazetach pewnie przeczytaliście w ostatnim czasie, że narzekał na dość niską emeryturę. Jeszcze nie tak dawno artysta przyznawał, że ZUS mu wyliczył, że jego emerytura to zaledwie 590 zł. Oczywiście biorąc pod uwagę waloryzację, to świadczenie obecnie byłoby wyższe, ale i tak na dostatnie życie raczej niewystarczające. Zatem nie ma co się dziwić, że artyści pracują tak długo, jak im zdrowie pozwala. Czytamy w tabloidzie. Dziś pana Andrzeja można zobaczyć głównie w telewizji TRWAM oraz w Radio Maryja. Rosiewicz jest częstym gościem telewizji ojca dyrektora. I z humorem przedstawia się jako kiedyś uśmiech PRL-u, a obecnie pułkownik moherowych beretów. Bo pan Andrzej nie ukrywa swoich poglądów, tak jak zwykł to robić przez lata. Wyrazem tego miała być chociażby piosenka "Wystarczą 4 ziobra i Polska będzie dobra". Wystąpił z nią w Opolu, ale został wygwizdany. Wystąpił także w szopce noworocznej, która została ostro skrytykowana. I generalnie to, czego ja nie rozumiem, jeśli chodzi o komentowanie polityki, czy nawet rozmowy między ludźmi na ten temat, to jest to, że uważa się właśnie jakieś poglądy za kontrowersyjne. Wydaje mi się, że ta kontrowersja wynika też z poziomu agresji w komentarzach. Wiem, że jak się cokolwiek powie o polityce, to zaraz pojawi się ktoś, kto od razu zmiesza kogoś z błotem, kto ma zupełnie inne poglądy. I faktycznie trochę jest tak, że te prawicowe poglądy często są pomijane, ale też osoby, które mają te poglądy, bardzo często wypowiadają się o różnego rodzaju mediach, które nie przedstawiają tych poglądów jako o złych i z jednych mediów robią dobre, z innych złe. Nie do końca uważam, że to jest dobre, bo się właśnie bardzo dzielimy i często ludzie nie mają po prostu czasu oglądać jednych i drugich, żeby wyrobić sobie swoją opinię, a nie podążać za opinią, która w tych mediach jest przedstawiana. I uważam, że każdy powinien mieć, niezależnie od poglądów, po pierwsze możliwość wypowiadania się, a po drugie to, żeby jego przekaz był odbierany z szacunkiem. Natomiast tego szacunku i to po obu stronach zapewne brakuje. Natomiast pan Andrzej podsumowuje sprawę ze swojej perspektywy tak. To znaczy, od pewnego momentu przestałem. Dla pewnych środowisk związanych z tak zwanym głównym nurtem polskiej rozrywki istnieć jako artysta pokaźnym, poważnym dorobkiem. Nie było mnie ani w publicznej, ani w komercyjnej telewizji, radiu. Na 5 płytach wydanych w 2015 roku, jubileuszowym albumie 80 przebojów na 80-lecie Polskiego Radia nie ma żadnej mojej piosenki. I uważam, że gdybyśmy się wszyscy, zarówno dziennikarze, jak i my, komentujący, ogarnęli nieco i potrafili rozmawiać z taką jakąś kulturą i akceptacją, że możemy mieć różne poglądy i z nich trzeba wyciągnąć jakiś konsensus, bo jak się tak przepychamy, to właśnie każdy jest po swojej stronie i nic z tego nie wynika najczęściej. Natomiast pan Andrzej sam też odnosi się do tego, co dzieje się obecnie w telewizji publicznej, z którą przez tyle lat przecież był w pewien sposób związany i która wielokrotnie prezentowała jego twórczość. Powiedział: jestem rozczarowany, ponieważ panowie rządzący telewizją misyjną i narodową, oprócz tej szopki noworocznej, w której wystąpiłem przez krótką chwilę, nie mają żadnych poważnych propozycji dla Andrzeja Rosiewicza. Powiem nieskromnie, że jestem jedynym showmanem w Polsce, który śpiewa, tańczy, śmieszy, wzrusza i słowiańska jego dusza. Trochę to przykre, że takie osoby jak ja czy właśnie Jan Pietrzak są pomijane. Nie podoba mi się dobra zmiana, która polega na tym, że gwiazdą w Sylwestra jest artysta disco polo Zenon Martyniuk. To bardzo sympatyczny facet, ale Andrzej Rosiewicz napisał wiele przebojów, zanim się urodził. Takich ludzi powinno się szanować. Sam też kilkukrotnie próbował wejść do polityki, ale jednego, czego na pewno nie można mu odmówić, to wigor i świetna forma. Jak przekonuje, wciąż czuje się młodo. Oficjalnie kończę 75 wiosen i przygód z losem, ale czuję się, jakbym miał 57. Podejrzewam, że ktoś niewątpliwie, służby jakieś, sfałszował mi dokumenty i powinna tym się zająć sejmowa komisja śledcza, mówił w wywiadzie dla PAP na swoje 75. urodziny. A co w takim razie z jego słynną muchą? Ma się dobrze. Cały czas ją trzymam. Żartuję, że kiedyś ją nosiłem na estradzie, żeby podkreślić swoją urodę, a teraz, żeby odwrócić uwagę. Obiecuję, że do setki będę śpiewał, a potem już tylko tańczył. Żartobliwie stwierdził jakiś czas temu w rozmowie z reporterką programu Na Językach. Czy zobaczylibyście go chętnie na scenie, czy tak jak w przypadku Maryli Rodowicz, bo to się akurat w przypadku tej artystki często utarło, że właśnie te komentarze się pojawiają. Artysta powinien wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Ja szczerze mówiąc, zawsze wam to podkreślałam, że uważam, że póki artysta ma krzepę, a ludzie chcą go słuchać i oglądać, to powinien występować. I panu Andrzejowi życzę, żeby do tej setki nam śpiewał, a potem właśnie jeszcze bardzo długo tańczył. Czekam oczywiście na wasze opinie w komentarzach i czekam też na propozycje, o kim chcielibyście kolejne odcinki. Ja przypominam, że moje odcinki pojawiają się we wtorki, czwartki i soboty, więc zachęcam was do tego, żebyście odwiedzali wtedy mój kanał, ale oczywiście jest do waszej dyspozycji przez calutki czas, prawda? Jaki wypas? No więc, żeby było i działo się na tym kanale dużo, to ja lecę już do roboty. A was pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa!